Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku Od Zera do Elity. Troszeczkę poślizg, bo miał być w piątek, ale to się wiązało z zmianą internetu. U mnie troszeczkę to wyglądało w ogóle tak strasznie gorąco, duszno, że tutaj się nie chce wchodzić do studia. Też to jak widzicie troszeczkę przy innym świetle dzisiaj, ponieważ zabrałem wczoraj wieczorem lampę na dół, żeby można było pod powerbanka podłączyć, gdyby coś usyna, no bo wczoraj przeszły naprawdę dosyć duże burze tutaj nad nami. Więc żeby to było wszystko ok. Dobra, ale od zera do elity, zresztą teraz też jest strasznie gorąco, duszno. Od zera do elity, miał być piątek, jest dzisiaj, drugi odcinek, troszeczkę pograłem poza odcinkiem. Kupiłem w końcu jeden pakiet, tutaj miałem pakiet z gemami, gemów, oczywiście z kodem POF, pamiętajcie. Kupiłem ten pakiet za 2 dolary, chyba było parę, trochę gemów, trochę złota i chyba jakieś karty. I wam powiem, że dużo mi to pomogło, ponieważ mogę szybciej skrzynki otwierać i troszeczkę to konto mi się szybciej robi, więc na początku chyba nawet dobrym rozwiązaniem jest zainwestować te parę złotych w konto, żeby to szybko nam się to powoli zaczęło troszeczkę levelować. To jest moja opinia, ale sprawdzam to od początku, po to jest ta seria, żeby sprawdzić to wszystko od początku. Dobrze, troszeczkę pierwszy goldzik ze sklepu, ściszę sobie tutaj głośniki. Strzałki oczywiście też, strzałki będę mógł dorobić. Troszeczkę tutaj powydajemy. Strzałki od razu sobie ulepszam. O, wam mówię, jest masakra tutaj gorąco. Teraz musiałem wyłączyć nawiew, żeby nie było słychać głośno na odcinku. No ale sobie trochę pogramy. W ogóle mam magiczną skrzynię, zostawiłem specjalnie na odcinek. Otwieramy. Troszeczkę mi tutaj w końcu z tej skrzyni kart powpada. Fireball, o, goblinki, peka i muszkieterka. Muszkieterkę mogę zrobić na wyższy poziom, bo mam tutaj muszkieterkę, więc 400 golda ląduje. No i czas zagrać na ręce. O, piąty. Magiczne itemy zostały mi odblokowane. Czyli teraz mogę magiczne zbierać. O, i fajnie, bo mogę sobie to wykorzystać na karty, więc chciałbym tutaj... myślę, że ulepszymy goblinki. Elegancko, od razu goblinki ulepszone. Rzadkie chyba też wykorzystam na walkirię. O, dwie karty w końcu na kolejny poziom polecą. Elegancko. Tak jak mówiłem, nie wszystko będę grywać na odcinkach. O! Te dzienne taski mi się odblokowały. Gitara, od razu szósty tutaj, więc... O, otworzyłem skrzynię, dobra, ale zużyję i tak gemy, bo chcę sobie zrobić slota, więc tutaj sobie otworzyłem. Będę mógł te banery... No, jeszcze ich nie mogę, mam tutaj odblokowanych. Ale emotkę puścić i walkę zagrać, dobra. To zaraz to wszystko spełnimy i pierwszy mój task na tym koncie, cały ten dzienny, zostanie zrobiony. Dobra, puścimy motkę. Teraz zobaczymy jak tutaj będzie szło. Trochę karty są polepszane. O, czyli ty zagrywasz tak, to ja zagrywam tak. Gobliny. A chyba mini pekę wypuszczę. W końcu muszkieterka sobie tutaj na raz radzi. I tu wieża będzie od razu moja. No, na początku trochę będzie ciężko mi tutaj ogrywać co niektórych, bo gracze dopiero zaczynają. Dobra, dorzucam tutaj Gianta. Lecimy po 3, może niestety nie dla mnie, ale tak to wygląda i mówię, no powoli to konto będę rozwijać i tak jak mówiłem, będzie mi łatwiej później z wami też inaczej rozmawiać, bo będę wiedział mniej więcej jak to wszystko idzie. Na razie wiem, że to ten jeden zakup tego pakietu z gemami za 2 dolary bardzo mi pomógł, bo mogę sobie skrzynię otwierać, przyspieszać. No, emotkę puściłem, walkę zaliczyłem, tutaj jest skrzynia, która mi się bardzo przyda i mam kolejne gemy, więc tutaj sobie otwieram, no i teraz walczymy o rękę trzecią.
Ja wiem, że też dużo osób z Was pisze, że dosyć szybciutko sobie te levele robicie. Właśnie jak gracie od początku. No ale ja tak po drugie konto będę sobie spokojnie, powoli szedł. Dobra, wypuszczę Gianta. W razie czego mam się czym bronić. On też wyszedł Giantem. Dobra, nie. Puszczę Najcika. Puszczę... On też tak idzie podobnie. Żebyśmy tu mieli do... Oj! Byśmy tu mieli do czynienia z bardziej ogarniętym graczem. Chyba tak. Chyba tak. Chyba mamy do czynienia z bardziej ogarniętym graczem. Co ja mam wam powiedzieć? Tutaj może być dosyć ciekawie. Muszkieterkę najpierw mi tutaj, proszę. I elegancko. No to może trochę tutaj pogramy. Oprócz tego, że się tutaj mocno rozpuszczam na poddaszu, bo jest gorąco. Może ta walka też będzie w miarę sensowna. W ogóle chcę tą serię rozszerzyć, żeby grać na live'ach, więc będziemy tą serię na pewno mocno kontynuować na live'ach i zobaczymy, jak będzie to wychodziło na live'ach. No teraz tak, fireballa i strzałki, znając życie, puści. Łocie, panie. No właśnie, fireball. Zostawię tutaj. Jeszcze raz, jakby się obróciła, to by było elegancko. No i teraz podwójny eliksir. Zaatakuję od razu. Ale dobrze, bo mi się udało trafić bombera przynajmniej. Udało mi się bombera trafić, to jest elegancko. Dobra, tu się ładnie zostawia. No, drugą muszkieterkę. Miankiem puści. Ale udało się wygrać. Ale tu już widać, że ten gracz, jeżeli chodzi tutaj o granie, to już lepiej troszeczkę ogarnią niż te poprzednie moje gry. A właśnie. Jeszcze nie jest arena odblokowana, ale sobie tutaj 15 gemów stracę, ale otworzę. To sobie zrobię, żeby mi się długo otwierało. I lecimy z kolejną. Oczywiście poza odcinkiem pogram sobie znowu. Spróbuję do następnego odcinka dobić do 1000 pucharków. Ja sobie i tak wypuszczę minionki. O. Minionki, przepraszam, gobliny. Bo tutaj chyba jeszcze ten gracz jeszcze za bardzo nie za bardzo taktycznie. No ale zobaczymy. Zaczynamy Giantem. Mam jakby coś pekę. Z jego strony. On też Giantem zaczyna. I to jest jeszcze tak. Teraz strzałki. Będziemy teraz tego mini Peksona wypuści. Nie, ale fireballem w Gianta. No mówię, no gracz, widać, że gracz jest dopiero świeży. Tutaj jeszcze pewne błędy są popełniane takie. No, ale to się nie ma co dziwić. Na tym etapie każdy się z nas uczył, ja też się uczyłem.
Ale ta seria też mi troszeczkę pomoże znowu nabrać takiej mojej pewności w grze. Da mi też rozpoznanie na niższych arenach. To jest właśnie też taki cel, tak jak już mówiłem. O, mam w ogóle bossa. Za 9 gwin tutaj mogę skrzynię otwierać. Za 9 jest kolejna ręka wbita. I teraz tu by się przydało. Myślicie, że za tą walkę dostanę 25 puchaczków? Zobaczymy, no. Jeszcze jedna walka na odcinku i... Ja teraz troszeczkę tak pogram jak początkujący od razu. Drugą stronę. No, muszkieterki. Czyli wie jak się gra. To jest. Muszkieterkę będziemy osłaniać. Dobrze, że tam Walkiria jeszcze jest. Strzałki? Będzie miał milionki? Nie. Ma Walkirię. Chciałbym Giantem tam dojść. Dobra, lecimy Giantem. Dały mi się teraz strzałki. Ale mi też... chyba się trochę zablokowałem. Minionki. Elegancko. Eliksir mi się naładuje. Na spokoju. Zaczniemy tak. Chciałbym za szybko stracić. No to będzie się arczerki pewnie. A teraz chyba Kirie, tak. No niestety. Oho. Łączy mi się telefon z alarmem. Przynajmniej się... Czekajcie, bo ja tutaj mam takie światło zapasowe. Alarm trzeba wyłączyć. O! Nie, bo przegram to jeszcze. To jest ten alarm nieszczęsny. No nie. To jest ten nieszczęsny alarm. Mogę przegrać. Teraz ja muszę, on ma Firebola. Dobra, może nie, dobra. On ma Firebola, przywali mi na pewno. No właśnie. Szybko reagować. Dobra, może się uda jeszcze to 3 zrobić? Dobra, jest. Uff, już się bałem. Alarm mi się włączył na telefonie. Dobra, dało się to ogarnąć dosyć szybciutko. Ile tam było pucharków? Padło te 25? Jest, dobra. Czyli mamy teraz do wyboru odblokować sobie barbarzyńców albo kanona. Odblokowuję sobie kanona. I kanona jeszcze nie ulepszam. Na razie właśnie na początku ten błąd, który na początku robiłem, grając po raz pierwszy, to robiłem wszystkie karty od razu. Zamiast sobie jeden dek w miarę wymaksować, na tym to polega właśnie, żeby sobie jeden, dwa deki maksymalnie maksować na początku, bo nie ma sensu robić każdej karty po kolei. Więc gram na razie tym dekiem, ulepszam sobie te karty do pewnego poziomu, które będą mi pozwalały spokojnie grać i dopiero później będę sobie robić kolejne karty. Myślę, że tutaj z tych kart, które mam, to na pewno Firebola będę chyba najszybciej wrzucał. Na razie strzałki, Fireball mi niepotrzebny, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Dobra. Życzę Wam miłej niedzieli dalej, bo to w niedzielę publikuję. Trzymajcie się cieplutko, ja włączam w końcu klimę, bo tutaj nie idzie oddychać, żeby nie hałasowała, jest wyłączona. Więc widzimy się w poniedziałek na kolejnym odcinku. Na razie, cześć.